Witam, z racji, że przenieśliśmy się na nowy kanał. Być może jeszcze go nie subskrybujesz. Zrób to, aby być na bieżąco. Miłego oglądania. Siemanko, witamy wszystkich na pierwszej zadymie przed Prime MMA 8. Witamy wszystkich. Myślę, że tutaj sporym zaskoczeniem będzie ogłoszenie naszej nowej zawodniczki. Jest to Monika. Cześć Monika. Okej, powiedz, jak w ogóle do tego doszło, że będziesz się tutaj konfrontować chyba z twoją dobrą koleżanką. Właśnie tak się zastanawiam. Nie wiem, bo wydaje się, że ten stół specjalnie został zrobiony. Do mikrofonu! Zapomniałam! Mała przerwa i zapomniałam, że nie słyszycie mnie. Wydaje mi się, że ten stół został zrobiony specjalnie chyba pod nas. No coś tu jest. No tak, bo to jest taki trójkącik, tak? Bo też tutaj widziałam za kulisami, jest z nami Adrian Cios. I powiedzcie mi, której z was to jest partner? To jest mój partner. No, to jest twój partner. A Monia, ty w tym trójkącie jesteś kim? Wiesz co, jestem koleżanką Adriana i Sandry. Okej. To już wiele razy wyjaśnialiśmy. Tak, tutaj było dosyć sporo, wiesz, internetowych pomówień, że tak powiem, właśnie odnośnie tego trójkąta. Natomiast, wiesz, tutaj ja podeszłam do tego z dystansem i też Monię poznałam, także już mamy wszystko, wiesz, wyjaśnione, no i no wszystko jest okej. No to skoro macie wszystko wyjaśnione, to jak doszło do tego, że będziecie teraz walczyć w oktagonie pomiędzy sobą? Pod względem tego pomówienia wszystko jest wyjaśnione. Co, Monia? Będziemy, słucham? Mówię, że pod względem tego pomówienia trójkątowego wszystko jest wyjaśnione. No. Wiesz co, spotykamy się raz na jakiś czas sobie. Czyli jest to tak pod content, tak? Rozumiem, jakieś TikToki. Ale ty się spotykasz z dziewczyną Ciosa, czy tylko z Ciosem? Razem, wspólnie. A, w trójkę. W trójkę. No dobra, Monia, jakby rozumiemy już to, okej, możemy tą sprawę zamknąć, ale powiedz, skoro jesteście koleżankami, skoro się spotykacie, to dlaczego zgodziłaś się w ostatniej chwili na walkę z swoją bardzo dobrą koleżanką? No właśnie tak się zastanawiam, bo myślałam, że będziemy razem walczyć obok siebie, a się okazuje, że nie. Trochę też jestem zdziwiona bardzo tej całej sytuacji. A ty jak się z tym czujesz? Wiesz co, no tutaj ja na początku byłam z Olą ogłoszona i też zbiłyśmy sobie żółwika, wszystko już tam było ogłoszone i tak dalej. No wiadomo, że nasza przeciwniczka tutaj z pary odeszła, raczej wycofała się, no także widziałam, że tutaj Monia wskakuje na miejsce, ale na spokojnie, będzie taki sportowy sparring, myślę, że fajnie to wyjdzie. Miałyśmy w ogóle razem sparować. No i będziemy, tylko na żywo. No ale przez to, że się znacie, no to teraz może być problem, tak? Znacie swoje jakieś techniki, pewnie wiedziałaś, jak wyglądały Sandry treningi. Nie, jeszcze nigdy nie byłeś na wspólnym treningu. Okej, ja mam do ciebie, Sandra, od razu pytanie, jak już tutaj zaczęłyśmy. Bo myślę, że widzowie, którzy nie mają TikToka, którzy nie wiedzą, skąd się wzięłaś, chcieliby po prostu wiedzieć, kim ty jesteś. Więc jeżeli jest to program z osobami popularnymi, tak? Bo Prime Show MMA jest dla bardzo popularnych osób, jak wiemy. Chciałabym, żebyś powiedziała tutaj widzom, z czego ty w ogóle jesteś znana. Przecież powiedziała, że jest Ciosem. No niekoniecznie, już dawno temu zaczęłam swój content tam tiktokowy, nagrywałam jako nauczycielka, najlepsza polska nauczycielka właśnie i zaczęło się od tego właśnie contentu, później szłam właśnie w stronę tego TikToka, no i teraz tak się złożyło, że tutaj zaczynamy. Coś nas połączyło, też jesteś najlepsza. No właśnie. Czyli nie uważasz, że jest to tak, że troszeczkę wybiłaś się po prostu na plecach twojego obecnie dosyć popularnego partnera Adriana Ciosa? Nie, absolutnie nie uważam tak, wiesz, mamy wspólne jakby hobby, właśnie to nagrywanie, oprócz tego też zajmuję się innymi rzeczami, studiuję, teraz kończę magisterkę. No właśnie to jest takie coś poboczne, co mi daje dużo, że tak powiem... Kto kończy magisterkę? Ja teraz. I właśnie... Myślałem, że Cios. Dlaczego się śmiejecie? Właśnie nie rozumiem. No Kasiusz, ja też skończyłam studia magisterskie, nie wiem, czy wiesz. Dobrze. Tylko dawno temu już. Ty nie umiesz się bronić przed kopnięciami. Nie umiem czy nie umiem? Że nie umiesz. Widziałam filmiki swoje i wiem, że no nie, jesteś cała w tym, nie? Widziałam twój boks, moi trenerzy cię wyśmiali tak naprawdę z tym boksem. Przepraszam, mówiłaś do osób gdzieś tam tutaj na zapleczu, że akurat boks mam dobry i musicie się go obawiać. To są twoje słowa? A komu ja niby mówiłam? No, mordo. Tak mówiłaś. Nie, nie powiedziałam tak. Ale to nie o tobie, to o mnie mówiłam. No właśnie, ja mówiłam do Kasiusza, ale no tak, mogłaś się pomylić, to do chłopaka mówiłam, no tak. No dobrze, słuchaj, no to zobaczymy to K1 moje, jak wyjdzie w walce. No ja bardzo jestem ciekawa, no. A jak tam twoje nóżki bolą? Słucham? Jak twoje nóżki bolą? Bolą, no bo ja się przygotowuję. Tutaj Ola Daniel mnie dobrze skopała, dobiła mnie wręcz. Ty, to pomyśl sobie, jeżeli Ola tak ci skopała, to pomyśl sobie, jak dostaniesz kopał ode mnie. No właśnie, wiesz, ja się przygotowuję, sparingi cały czas robię, ty nie masz żadnych siniaków, więc mi się wydaje, no, że ty w ogóle nic nie sparujesz, no bo trzeba mieć siniaki, żeby sparować, o tak. Ja przygotowuję, no tak, no żeby przygotowywać nogę, no to trzeba się dobrze obić, o tak. Obijam nogę, dlatego mam tak już obitą, no, że jak już mi zejdą te siniaki w tydzień, to po prostu jak ty już mi przypierdzielisz, no to ja już nic nie będę czuła, nie? No budujące tak... tylko, że ja na sparingach po prostu nie dostaję, a ty dostajesz. Że taka a z kim sparujesz? Z różnymi ludźmi z klubu i tak dalej, no jakby to jest ważne. Tak, a ja słyszałam, że ty z nikim nie sparujesz, bo nie masz z kim. To z bardzo ciekawe. Ja sparowałam z Jówką. Widziałaś, jak wyszło. A Jówko zatrzymali. Tak, widziałem. To jest apel, uwolnijcie Marka Jówko. No widziałaś coś. No Jówko to na pewno jest dobry przykład sparingu. Prawda, że Jówko zatrzymali? Policja? Tak, Kasio, ten zgarnęli dzisiaj Marka na rynku chyba w Tarnowie. Ale to na strajku rolników? Nie wiem na czym, ale wiem za co. Słuchajcie, Marek został zgarnięty za mowę nienawiści. A. No i nawet powiem ci... Z Lasikiem się pewnie spotkali. Nie wiem, nie z Lasikiem, ale inna osoba z Prime go gdzieś tam wsypała na psy, więc macie konfidenta w szeregach. Że na niego ktoś zadzwonił? Jo, z Prime'u. A. No i to nawet powiem ci z turnieju gladiatorów, więc będzie ciekawe na następnym panelu. 60 jakieś. Widzisz, jaki ten świat jest podły? A Kasiu, bo też widzę, dużo ludzi dopytuje, jakiej ty jesteś orientacji? Ej, to dlaczego mi zabierasz pytanie? Tak, to nie, tak, nie, nie mówiłaś mi pytanie. No, dużo to ludzi dawaj, tu pyta, pytanie. To bądź szybsza zawsze. 100% znaczy, zadajesz mi pytanie, hetero. Zabierasz. 100% hetero. A wasza, no bo ja dużo w kuluarach słyszałem i chcę w sumie się dowiedzieć, jak twoja relacja z Ewą Piątkowską. Bardzo dobrze. Nie, w sensie wiem, ja wiem, że tak to wyglądało i tak dalej, ale jeśli chodzi o mnie i o Ewę, no to jesteśmy tylko i wyłącznie koleżankami, więc tak to wygląda. I nic więcej nigdy w życiu między mną a Ewą nie będzie, no bo Ewa też z tego, co ja wiem, no to jest hetero. A nawet jeżeli nie jest, to absolutnie nic z nami nie będzie. No, ale no ty też jesteś hetero. Tak. A ponoć do niej chciałaś coś tam do niej, jakieś namiętności. Tak, ej, ale ja powiem, Kasiusz, że ja tak szczerze... Ty się koło ciebie? Słucham? Ty się tym winem upiłeś koło ciebie, czy co się dzieje? Nie, nie. No tak słyszałam. Ja też słyszałam różne... W kuluarach słychać, że ty tak podbijałaś do Ewy. Za kulisami słychać, że coś nie łączyło ciebie z nie, powiem Ewą. Ci tak. I że w ogóle chciałyście też zrobić walkę. No walkę chciałyśmy zrobić, ale absolutnie nie chciałyśmy żadnego związku. Czyli poczekaj, ty się czujesz na tyle silna, że chciałaś wyjść do Ewy Piątkowskiej, tak? Nie, no to było, wiecie, to wyglądało tak, że Ewa po walce chyba na Prime pierwszej, za nią Andrzejewską, nie miała z kim się bić. Ja dla Beki mówię, dobra, jak chcesz to dawaj, no ale w MMA, no bo w boksie... Ale no to... faktycznie byś się łatwo walkę, gdyby się zgodziła? Na tamten moment tak, na ten moment nie, no bo z Ewą się gdzieś tam lubimy i... Czyli wiesz... można wywnioskować, że skoro to już było tak dawno temu, to ty już wtedy miałaś do czynienia ze sportem, tak? Może już wtedy trenowałaś, skoro byłaś nawet chętna na mistrzynię świata w boksie. Wiesz co, jeżeli chodzi o całą tą historię, to po Warszawie krążą ploty, że ja trenuję 4 lata MMA. To jest akurat nieprawda, ja z MMA mam do czynienia od roku, powiedzmy. Ale coś takiego. Ale tak akurat w MMA nie walczysz z wiolu, więc chodzi mi o no tak, choćby tak, nawet tak. Boks. No nie, jeżeli chodzi o boks, no to no powiedzmy równocześnie, wiesz, jak zaczęłam ten rok temu trenować, no to przekrojowo i tam stójkę i parter, więc spoko. Jeżeli chodzi o parter, to tak mocniej u trenera Oknińskiego przez ostatnie 2 miesiące, no ale teraz przerzuciłam się tylko na to K1. Ale nie? To czemu z tobą u was jest taka... dziwna ta relacja. Raz tak, raz tak, raz się słyszy, że jest okej, raz, że ona na ciebie napierdala, raz wszedłem chyba na twojego Instagrama i ty coś na Ewę napierdalałaś. Nie, na Instagramie na Ewę chyba raczej nigdy z tego, co ty kiedyś pamiętam. Wyjdzie cała prawda o Ewie, a potem ja patrzę tylko... na kolejnym Prime'ie, na konferencji razem już. Nie, słuchaj, był taki czas, że gdzieś tam byłyśmy pokłócone i po prostu nie gadałyśmy ze sobą, ale jeżeli chodzi o ogólnie teraz, już jest wszystko w porządku. Wiesz, no, wiesz jak jest między babami. Każdy a się może gdzieś tam pokłócić. A to nie jest tak, że szukałaś troszeczkę sobie tej rywalki od bardzo dawna? Nie, mówię ci, to było tak, że po prostu Ewa nie miała z kim się bić, więc się dogadałyśmy, że jeżeli chcesz, to spoko, no ale ani Prime, ani żadna federacja powiedziała, że no nie ma to żadnego sensu, no i może nawet lepiej, w sensie, no na ten moment, wiesz, ciężko było mi uderzyć Ewę i wiem, że chyba raczej z drugiej strony było tak samo, no bo nie ma sensu taka walka między nami, my się gdzieś tam lubimy, nie lubimy, mamy taką różną relację, ale no to jest moja kumpela, ja za nią skoczę w ogień i raczej do tej walki nigdy nie dojdzie, nie? Ja ale skoczysz za nią w ogień, bo czujesz coś do niej, czy... Kasiu, nie, czy ty naprawdę masz przyjaciel... Są takie pogłoski, że ty... No nie, Kasio, zadajesz złe pytanie. Mogę zadać? Dawaj, Wiola. Proszę. Jak już wyprzedziłeś mnie, no to ja bardzo... No bo tu nie chodzi o to, czy... Słuchaj, upierasz, że jesteś hetero. Okej, tak? Spoko. Słyszałam, że tam byłaś z jakimś chłopakiem. Okej, dobra. Ja oglądam twoje wywiady. Zdrowko. Tak, z Markiem. No, dawaj, Wiola, dawaj. Dobra, ale mimo wszystko, no wiesz, to cię nie obraża. Ja jestem tolerancyjna, więc nie odbieraj tego źle. Wyglądasz jak chłopak, no taka prawda. Brawo. Tak. Każdy to widzi, każdy wie. Więc dla mnie to jest trochę nielogiczne, że no osoba hetero, która ty chcesz, żeby chłopaki na ciebie lecieli, no wygląda jak chłopak. No nie, właśnie nie chcę, posłuchaj. No, jednak wyglądasz jak chłopak, nie malujesz się, ja oglądałam tam... Wszyscy Wiola chcą, żeby chłopaki lecieli, po prostu ktoś ma swój styl, ma swoją osobowość. Ale wiesz, no, Wiola, ale ja tak się przyjęło, poczekaj, no, tak się przyjęło, że no dziewczyny, które wyglądają jak chłopak, no są jednak... Albo, no są, albo big sexem tak naprawdę, tak? No wiesz o co chodzi, dlaczego cię tak oceniają? No wyglądasz jak chłopak, więc lecisz na dziewczyny. Biseksem mi do ciebie spojrzała. Nie zrozumiałem. Nie, ona na ciebie spojrzała. Nie, pokazała na ciebie. Nie, ja na ciebie spojrzała. Albo ktoś biseksem? Nie, ja na ciebie spojrzałam. Tak, tak, spojrzała. No okej. Dlaczego ona ma lubę? Nie, no tak mi się wydawało. Coś źle sugerujesz do niej? Dobra, karty na stół, wszyscy mówią, jakie jest orientacji i przyznawać się. Wyciągamy, słuchajcie, ja na dzisiejszą okazję przygotowałam wariograf, także z ja mam papier. Ja nie mam, kurde. Nie, no bo jestem ciekawa i na pewno dużo ludzi, no bo jednak cię dużo oskarżę, że na pewno nie jesteś heterą. Ja też dla mnie to znaczy, się nie składa. To nie jest oskarżenie, bo to jest normalne jak znaczy, jesteś... to jest dla mnie też właśnie jest normalne. Tak ja chcę, żebyś się poczuła urażona. Ja jestem tolerancyjna, teraz. Ale też mnie to ciekawi, dlaczego wyglądasz jak chłopak, będąc hetero, o tak. No dobra, to no jednak chcesz przyciągać chłopaków. No ale no właśnie nie chcę, ale ci wytłumaczę dlaczego. Okej, no dobra, no dlatego i słuchaj, to jest to właśnie to, ja mnie to trochę już powiedzmy wkurza, to gadanie, że lesba i tak dalej, lesbika, bo chyba nie można mówić. Ja mam do tego też dystans, ja jestem też tolerancyjna i tak dalej. Jeżeli chodzi o kwestię, powiedziałaś o Kamilu, w sensie o tym moim byłym chłopaku. No i sprawa wygląda tak. Kamil Budda? Nie. Mój Kamil. Słuchaj, wygląda sytuacja tak. Ja się 1,5 roku temu rozstałam... Bliżej mikrofonu, Kasia. Tak? Tak jest okej? Dobra. Ja się 1,5 roku temu rozstałam z facetem, który jest najważniejszym człowiekiem w moim życiu, miłością mojego życia. Słyszałam. Słyszałaś? Słyszałam. Od kogo? No, widziałam twoje komentarze. Okej, a dobra, ten komentarz pod tym filmem z randek. No i sprawa wygląda tak, że na razie nie jesteśmy razem. Kamil gdzieś tam ma swoje życie, ja mam swoje życie. Ale to jest jedyny facet, z którym ja chcę być. I ubieram się tak, jak się ubieram i wyglądam tak, jak wyglądam, dlatego, że po prostu nie chcę przyciągać żadnego innego faceta i każdą gdzieś tam próbę jakiekolwiek budowania relacji po prostu odrzucam, no bo czekam tylko na Kamila. Jeżeli kiedyś jeszcze się zejdziemy ze sobą, to będzie super, bo to jest najlepszy facet, jakiego poznałam, ale na razie wygląda to tak, jak wygląda i wiesz, nie będę się starała na siłę budować relacji z kimś innym, a na pewno nie z Ewą Piątkowską. Więc tak to wygląda. Więc po prostu a to kto kogo rzucił? No niestety ja Kamila i byłam bardzo głupia, ale to dlatego, że gdzieś nam się priorytety rozjechały. On wybrał Łódź, ja wybrałam Wawkę, no ale... On co wybrał? Łódź. To obok jest. No to tak, ale wiesz co, ja nie wierzę w związki na odległość, nie wiem jak ty masz. Kurde, ale to brzmi jak taka no, mega wielka miłość. Nie miałaś tak czasem, że nie chciałaś o to na przykład zawalczyć, skoro, no bo mówisz o nim tak, że jakbyśmy pociągnęli ten temat, to mogłaby ci zakręcić łezka wokół i nie wychodzić z założenia, że skoro ktoś jest dla ciebie tak ważny, to nie powinnaś o niego walczyć? Wiesz co, walczę o niego cały czas, ale gdzieś tam pociągnęły się, znaczy no były różne tematy gdzieś tam zakulisowo między nami i na chwilę obecną no nie jest raczej realne to, żebyśmy do siebie wrócili, ale ja będę zawsze się o niego starała i to jest facet, który powiedziałam, że przynajmniej na chwilę obecną, nie wiem ile jeszcze to potrwa, ale na chwilę obecną nie chcę być z nikim innym, tylko z nim. Jeżeli on kiedyś wróci, no to będę turbo szczęśliwa. Kamil, jak nas słuchasz, przemyśl tą propozycję. No, Kamil, jeżeli to wszystko usłyszał... Ile wy byliście razem? 3 lata. 3 lata? No. Ale jaki ma wygląd w ogóle? Jestem ciekawa, jaki to ma... No, nie, dlaczego? No jak jest, słuchaj, jeżeli jesteś w internecie... Jaki to ma do tego wygląd? No po prostu jednak jak widzisz... Nie uważam, że jestem okej. Nie, ale czy ja kiedyś powiedziałam, że kiedyś jestem okej? No nie, ale uważam... Nie, dlatego się do wszystkiego obstaję, nie uważam, że jest okej. No filmy z kamerzystą, no słuchaj, no oprócz tego filmu, no reszta filmów uważam, że tak. Ten film, za który chcą, znaczy nie za film nas chcą skazać, bo to jest złe, oni chcą nas skazać, że my wiedzieliśmy, że ten chłopak jest chory w jakiś sposób, więc no nie można powiedzieć, że za film nas to skazać. Jednak reszta filmów, które były z kamerzystą, to były filmy reżyserowane. Jeżeli ktoś tego nie rozumiał, no to wiesz, my robiliśmy różne rzeczy sami na sobie. To nie było tak, że my upokorzyliśmy tego chłopaka, bo my robiliśmy 10 razy gorsze rzeczy niż ten chłopak na tym filmie. Dlatego nie uważam, że my upokorzyliśmy tego chłopaka, bo uważam, że mogłam się tak czuć, że ja upokorzyłam tego chłopaka, gdybym nie robiła gorszych rzeczy, lecz robiłam 10 razy gorszych rzeczy na filmach. Ja się sama upokarzałam. Ale upokorzyłaś człowieka. Co z tego, co ty robiłaś? To, że ty nie masz stosunku do siebie. Ale mnie w ogóle nie było na tym filmie. Jak nie było? Ja... Przybyłaś na tym filmie. Byłam, ale oglądałaś ten film? Oglądałam. Ale oglądałaś? Tak. I uważasz, że ja byłam tak wiele razy, jak inne osoby na tym filmie? Ale nie interesuje mnie, ile razy byłaś. Byłaś no właśnie, w tym domu, widziałaś, jak... Uwierz, że to jest tak, że no niestety mamy różne inne rzeczy już na sobie i po prostu przykleili mi łatkę. Rozumiesz? Po prostu jeżeli nie chodzi o ten film... Z skamami czy jak? Bo ja już się pogubiłam. Nie ze skamami, z innymi po prostu moimi prywatnymi rzeczami przyłapali mi łatkę, bo jeżeli jesteś dziennikarką, obejrzyj sobie ten film. No, za dużo powiedziane. Ja jestem na tym filmie 3 razy, gdzie raz ten chłopak mnie po prostu podrywał, gdzie, no to nic nie było tam nic złego na tym filmie, gdzie mnie w ogóle nie było, nie ma w tym filmie reszcie. Potem jest, że z tą kupą, ja tego nie wymyśliłam, ja tylko tam byłam, to już osoba na zeznaniach potwierdziła, że to nie, to ja po prostu powiedziałam to na tym filmie i jest tylko ostatni fragment, który no ja po prostu jakby, no ja sama jakby wymyśliłam, ale ta osoba się od razu zgodziła, żeby po prostu. A nie, to nie było cię na tym filmie w ogóle i ty nic tam nie robiłaś, masz rację. Nie, no ja większość gotowałam, jednak były osoby, które były cały czas na tym filmie. No sobie obejrz, no dobra, że są cały czas osoby, które ja i tak prowadzą nie oglądałem ten film, tego filmu i pewnie a większość ja, mnie tam nie ma, jestem na scenach. Mnie nie ma przez cały film, ja jestem na scenach pewnych. Ale widziałaś, co się z tym człowiekiem dzieje. Wiola, no co ty gadasz? Ale no ten chłopak, nikt nie wiedział, że ten chłopak jest chory, rozumiesz? Słuchaj, wiesz, nie rozmawiałam nawet z dwoma osobami, które też mają upośledzenie, małe upośledzenie i one same powiedziały... Słucham? W małym stopniu. Tak. I same powiedziały, że to po nich nie widać. I potem chłopaku też nie było widać. Ale przecież wy sami mówiliście, w sensie, no nie ty, kamerzysta z puszem, że no żaden normalny człowiek ci tego nie zrobi, przecież on jest zdrowy i tak dalej. Ale to jest sterowane. Spoko. To jest udawane, obojętnie, czy tam byłby, nawet jakby, to właśnie nie miało znaczenia, nawet jak ja bym tam stała, on też by tak powiedział. No dobra, ale rozumiesz? Poczekaj, bo film... A nie mam żadnego upośledzenia. No dobra, posłuchaj, film jest tematem zamkniętym, a skamy? Reklamowanie tego oszusta i no, sama skam... przyznaję. A, i uważasz, że to jest okej? Nie, nie uważam, że to jest okej. A kiedy oddasz się na ludziom? Zgarnąć kasę za walkę i się rozliczyć. Nie, wiesz co, nie chcę mi się z tego tłumaczyć, bo tu nie macie, bo to jest takie głupie, bo ci ludzie nie oczekują ode mnie przeprosin. Oni mają w dupie, co ja powiem. Taka prawda. Ale ci ludzie oczekują od ciebie pieniędzy, słuchaj. Tak, dlatego oczekuję, dlatego, poczekaj. Wiesz, dlatego nie chcę mi się, wielokrotnie widzę na Instagramie, jak piszą czy coś, już nie mamy siły wręcz się tłumaczyć, kogo to jest wina. To jest mój Instagram, to była moja wina, że ja na tym nie miałam kontroli i dlatego ja podejmuję to na klatę i ja chcę po prostu to spłacić. Ale kiedy to spłacisz? Na przykład, słuchaj, ja mam sponsora i ty też go miałaś kiedyś reklamować przy okazji ostatniej walki. W sensie też zrobiłaś ten sam co z innymi osobami i też piszesz cały czas, że oddasz mu pieniądze. To nie są małe pieniądze, w sensie to nie są duże pieniądze, bo to jest tam około 1000 chyba, coś takiego. I cały czas jest, dobra, spuszczę ci blika na początku miesiąca, pod koniec miesiąca, na początku miesiąca, pod koniec miesiąca, zaraz puszczę, już to zrobię i tak dalej, i tak dalej. I tak będziesz cały czas postępowała z tymi ludźmi, że już ci zrobię, zaraz ci oddam i tak dalej? Ale nie, no teraz ja pisałam z większością ludzi, no i oni wiedzą, że po prostu po walce się z nimi rozliczę. Tylko, że tak mówisz od wielu miesięcy. Nie do końca. No nie chcę mi się z tego tłumaczyć. Po prostu ja już. Ale widzisz, no teraz na przestrzeni miesiąca z większością ludzi pisałam. Nie wiem, czy masz, no chyba masz całą informację, bo z miesiąca pisałam, że mam walkę i chcę się z nimi rozliczyć. I ja już to powiedziałam wielokrotnie tym osobom, którym jestem, no widzę jakby DM-y, jakby którym jestem winna. Też dużo jest usuniętych, niektórzy piszą, ja nie widzę reszty konwersacji, ponieważ ta osoba, która nie powinna, to usunęła. Ogólnie po walce wstawię po prostu posta, że te, które osoby czują się oszukane, chciałabym, żeby wstawiły mi resztę rozmowy, no bo osoba, która prowadziła tego Instagrama, usunęła te rozmowy, więc ciężko mi się na niektóre tematy odnieść, ponieważ no nie mam pojęcia, ponieważ nie mam tych rozmów. Dobra, tak. Od kiedy masz dostęp do swojego Instagrama i wiadomości? Nie, mam cały czas, tylko po prostu ja w ogóle na niego nie patrzyłam. Nie, szczerze, w ogóle to było coś takiego, dobra, widziałam relację, okej, myślałam, że się po prostu wszystko wstawia. No, można powiedzieć, że po prostu to zlewałam, bardziej patrzyłam na swoje problemy, to, co się działo w moim życiu i po prostu, dobra, widziałam, lecą relacje, okej, no to jeżeli jest, przepraszam bardzo, 30 story na mojej relacji, no to myślałam, że wszystko okej, hula, rozumiesz? Wszyscy dostają relacje, no dobra, nie? Ale załóżmy wiadomości... A potem co jakiś czas widziałam, że no jednak ten chce pieniądze, ten mówi to, ten jakiś tu viral, coś tam zwracam uwagę, ale miałam swoje problemy i wiesz, tu zwracałam uwagę tej osobie, ona mi coś tam jakoś to tłumaczyła, ja tak naprawdę zamiatałam pod dywan i znowu brałam się mikrofony trzymajcie. Dalej po prostu toczyłam swoje problemy, rozumiesz? Zamiatałam to pod dywan. Ty, Paula, jak nie mówisz, to nie musisz trzymać. Ja jestem z tym winna, ja wiem, bo jakby to się działo na moich oczach, ale miałam po prostu klapki na oczach, rozumiesz? I ja wiem, ja jestem tego świadoma i dlatego ja się przed tym nie bronię, ja się do tego przyznaję, bo to też jest moja... A gdzie wy idziecie? Jak ty się do kobiet odnosisz? To też jest moja wina, ja się do tego przyznaję. Jak ty się do kobiet odnosisz? Ja nie mam ochoty na nikogo zwalać winę, bo... Że co? Dlaczego tak do niej powiedziałeś? Tak, jak? No, że mikrofon ma trzymać przy... Gdzie? Przy buzi. Dlaczego? Bo zostałem poproszony przez reżyserkę, żeby lepiej było w akcji. Panie reżyserze, zapraszam tu na konsultację. Czy to jest ten reżyser kino akcji słynny? Czy to jest ten wstęp do filmu? Zaraz ci, Monia, damy głos. Jak potrzebujesz atencji, to zaraz ci damy głos. To nie chodzi o to, się nie mówi tak do kobiet. Panie reżyserze, proszę, ja wiem, jak że nie mówi się, po to przecież jesteśmy tu dla ludzi, żeby no, słyszeli. Ludzi, skoro ludzie, ich nie słychać, to nie mówię, żeby bliżej mikrofony. A ty chyba nie słyszałeś, że zażartowałem do Pauli, że ona nie musi. Właśnie mi o to chodziło. Aha, to super. Wjeżdżam z pradawnym manifestem, gdzie mówili swoje zdanie, pierdolili konsekwencje.